Witam Was serdecznie, Ewa Rożnowska, Kody Świadomości. Kolejny materiał dotyczący drogi życia. Dzisiaj zajmujemy się szóstką. Szóstki, kochani, to tak zwane anioły rodziny, bo dla dobra domowników gotowe są wszystko poświęcić, włącznie ze swoimi aspiracjami i pragnieniami, bowiem rodzina jest dla nich dobrem najwyższym. Osoby posiadające drogę numerologiczną numer 6 to osoby niezwykle wrażliwe, które posiadają dar analizowania, dzięki któremu mogą one rozwiązać każdy problem. Szóstki, dzięki temu, że nie krytykują innych, są osobami, u których inni szukają pomocy. Dzięki swej wrażliwości szóstki często reagują ogromnym cierpieniem w sytuacjach wymagających siły psychicznej. Dając oparcie innym, szóstki z kolei też same poszukują ochrony i wsparcia. Taką ochronę i wsparcie daje szóstkom rodzina. Jednak, aby zachować harmonię w swoim życiu, szóstki powinny nauczyć się zdrowego egoizmu oraz powinny stale pamiętać o kontakcie z naturą, odpoczynku, modlitwie i medytacji. Z uwagi na to, iż szóstki lubią piękno, harmonię i wygodne życie, często troszczą się o polepszenie warunków życia zarówno sobie, jak i swoim bliskim, wypełniając przy tym wszystkie obowiązki rodzinne z ogromną radością. Szóstki to chyba najbardziej rodzinne drogi życia. To właśnie wspomniana harmonia jest najważniejszą częścią programu szóstek. Ich wibracja zespolona jest z planetą Wenus, którą symbolizuje miłość i partnerstwo. Droga szóstek ma za zadanie uczyć i podejmowania decyzji i dokonywania wyborów. Ponadto jest to droga tolerancji, przystosowania, perfekcji, sprawiedliwości i odpowiedzialności. Szczególnie ta ostatnia, odpowiedzialność, jest do udźwignięcia przez szóstki tylko wtedy, gdy zdecydują się na wiele wyrzeczeń. Negatywnie wibrujące szóstki stają się nieznośne, trudne we współżyciu, pełne wątpliwości i sprzecznych uczuć, które z kolei uniemożliwiają im dokonywanie wyborów. Ponadto będą one krytykowały wszystkich i wszystko wokół, zazdrościły, obrażały się i cierpiały, że są niezrozumiane. Będą także nieodpowiedzialne, wymagające, zaniedbane i nieczułe lub wręcz przeciwnie, będą zamęczać innych swoją czułością. Ta negatywna wibracja szóstek może stać się powodem pesymizmu, który w dalszej kolejności będzie przyczyną największych kłopotów, zaś nietolerancja doprowadzi szóstki do tego, że nie będą one potrafiły cieszyć się z niczego. Może się też zdarzyć, że dążąc do perfekcji w każdej dziedzinie swojego życia, szóstki stracą jego smak. W dzieciństwie z kolei szóstki odbierają rodziców jako ludzi niegodnych zaufania, bowiem to oni karali je lub ośmieszali, sami będąc nieprzewidywalni i chwiejni w swoich postępowaniach. We wspomnieniach z dzieciństwa szóstki bardzo często mówią o rodzinnym sekrecie. Zdarza się to bardzo często. O takim sekrecie, którego pod żadnym pozorem nie można było zdradzić. Ponadto jako dziecko musiały one przewidywać zachowania dorosłych, którzy potrafili być agresywni bez żadnego powodu. To zakorzeniło w szóstkach przeświadczenie, że były karane nie za konkretne postępowanie, ale dlatego, że dorośli byli akurat wzburzeni. Dlatego w późniejszym, dorosłym już życiu, szóstki, zanim zajęły stanowisko w jakiejkolwiek sprawie, musiały najpierw szukać pewności. Zaś ich neurotyczne zachowania miały swoje korzenie w uwadze skierowanej na zewnątrz oraz w niezdolności do obrony. Stąd też bierze się u szóstek charakterystyczny dla nich lęk, który ma swoje źródło właśnie w poczuciu przegranej i braku silnej i otwartej osoby. Wspomnienia dotyczące bezbronności w dzieciństwie i braku bezpiecznego miejsca ciągle towarzyszą szóstkom w dorosłym życiu. Zdrowotnie szóstki powinny zwrócić szczególną uwagę na gardło, struny głosowe, ale także na nerki i układ moczowy. Powinny też unikać łakomstwa, które może je doprowadzić do otyłości, zaś nadmierna wrażliwość i problemy emocjonalne spowodują u nich depresję, alkoholizm lub narkomanię. Natomiast kobiety szóstki mogą mieć też dodatkowo problemy z narządami rodnymi. Niezmiernie istotną rzeczą dla szóstek jest jak najszybsze znalezienie swojego powołania. Może to być zarówno droga sławy, władzy lub uznania, szczególnie w takich dziedzinach jak dziedzina finansowa, religijna, wojskowa, polityczna, pedagogiczna lub artystyczna.
Szóstki świetnie sprawdzają się tam, gdzie potrzebna jest opieka humanitarna, bowiem to właśnie tam szóstki będą mogły wykazać się swoją mądrością. Ale też przede wszystkim tą opiekuńczością, tak? Szóstki są bardzo uzdolnione artystycznie, ponieważ posiadają wyjątkowo rozwinięte poczucie harmonii, rytmu i estetyki. Ich artyzm przejawia się przede wszystkim w uzdolnieniach plastycznych, kreślarskich i muzycznych. Szóstki są też wspaniałymi opiekunami chorych, pielęgniarkami i pediatrami. To także doskonali literaci, którzy sprawdzają się w szkołach. Jako pracodawcy szóstki są wyrozumiałe i miłe, zaś w roli pracowników sumienne i odpowiedzialne. Życiową misją szóstek jest rodzina, której poświęcają się bezgranicznie i otaczają opieką, miłością i pokojem. Jednak, aby było to możliwe, szóstki muszą najpierw same osiągnąć i zachować wewnętrzną równowagę, niezależność i harmonię. Natomiast, aby pozbyć się ze swojego życia często pojawiających się załamań i niepewności, szóstki powinny pielęgnować wiarę w samych siebie, kształtować poczucie własnej wartości, rozwijać własne możliwości, a także walczyć z nieśmiałością i niezdecydowaniem. To wszystko na temat szóstek. Zapraszam do kolejnego materiału dotyczącego wibracji numer 7 z drogi życia.